Dobra, słuchajcie, jest 7:40. Ważenie mamy o 9, więc musimy do 9 zrobić wagę. Na szczęście Albert nie ma za dużo. Chciałeś wagę robić, to trzeba robić, nie? Ale mi wystarczy. A ten to jak mówi, o co to gorąco jest? Jeszcze gorąco, jeszcze cieplej tam ma być. Wystarczy 70. Co? Wystarczy 70 tam. Wchodzi tak, stoi i mówi, no kurde, teraz jeszcze więcej pokazuje. Stoi z ręcznikiem, wiesz o co chodzi? Tak samo jak wczoraj, kurde, na tym, na wasze, na kurt, z kurtką wszedł i mówi, kurde, coś więcej dzisiaj jest niż wczoraj. Ale ty to jesteś fajna. Na czym to polega, to robienie wagi? Ogólnie jakiś limit jest ustalany. Ja na przykład walczę 6-6, a ważę, wiesz, 10 kg więcej, to muszę zbić do te 10 kg. Ale Albert ma ustaloną wagę, wiesz, taką 8-5. Musimy do tej wagi zbić po prostu. Ja mam dam znaka, nie? Żeby tutaj muszę słuchać, nie? Tak, mam to. Zamykaj drzwi i nie siedź na dole, na górze miałeś siedzieć. Idź pod to szybko, co to jest? Temperatury są ustawione. O, zimno. O, zimno. To wystarczy, dawaj. Nie ma się kąpać. Dobra, biorę luz. Nie połykam, ale to jest takie zbawienie. Wiesz, jakie to jest fajne z tym lodem? Tak dobre to jest, jak robisz wagę do sauny, idziesz i to cię ochładza. Nie możesz tego połykać ani nic, ale bierzesz do buzi jeden tak na przykład lód, a jeden tak głową moczysz, o, to jest... Doceniam teraz, kurwa, każdą kroplę. Let's go. Kto mówi, jakby robił 20 kg. Stajesz rano przed ważeniem, dobijasz to, co ci zostało. Wcześniej zbijasz dietą. Jak masz 10 do zbicia, to na przykład zbijasz 6 z diety, 4 z wody. Ostatni tydzień pijesz wody, robisz z wody to, co schodzi z wody. Potem ci zostaje na przykład kilo, to robisz to rano przed ważeniem. Saunę robisz. Yo! Widzicie? No to chodźcie, bo... Co ty w ogóle się nie spuściłeś prawie? Gdzie ja tu? 72, prawie 5, 80 poczułem. Nie jest to za ciepło. Taki długi jest. Nogi mu wystają na te... 2 metry. Nie, ile tu będziemy siedzieć, czy tak wejdziemy do domu? 5 minut. Tu pod ścianą może pan zostanie. Tutaj, pod tą... Nie no! Nie! Po co pan to wybrał? Pytam się, co to poszkadza. Ja mu mówię. To jest szkło i nawet bym nie zauważył. Nie widzę, to nie jest śmieszne, no. Nie no, to trzeba... Też nie robią waga. Nie widziałem tego. Nie ma pan. Nie robią waga. A sfera lodowa. Pamiętasz, co ci mówię, że najlepsze co jest? No, no, zostajesz się bez, bo pan nie wiedział i sobie wyrzucił. Ale to dobrze, przynajmniej dostawa lodu będzie. O kurwa, to drewno z tyłu, jakie gorące. Nie ma kurwa. O kurwa! Mówimy, że ten ani nie widzi, ani nie słyszy. Co? Jeszcze będą no skurwie jaki. Mamy na zapas, bo jak ktoś chce wagę robić, to dawajcie, bo dużo lodu mam. Bo ogólnie gość nie wiedział, bo myśmy postawili tam szklankę, nie z lodem. On nie wiedział, wziął, pyta się nas, kto to tam postawił, obie my, nie? I on wyrzuca cały nasz lód, cały nasz zapas. I kurde, Alberto taki rozpłakany, nie, czemu, nie? Dlatego wziąłem, kurde, całą michę. A tam cię wklapałeś. Zero profesjonalizm. Tu stary pan, który a propos wyrzucił nam lód. Profesjonalizm, nie? Wyszedł, klapki zostawił, widzi, czyta, wchodzi normalnie, wiesz. No ale dziwne z zegarkiem się, to jest trochę dziwne. Uno minutos, amigos. Wchodzimy? Nagraj, proszę cię, nagraj, to zobacz, co to jest. Dawaj, szybko wychodź, no. Ty to nie zrozumiesz. Dopiero na vlogu zobaczcie, o co chodzi. Ten też, no zobacz. Że klapka? A ja wychodzę w nich, a nie siedzę. Zakręciło się troszkę w główce, ale nie tylko już mega zakręciło się w główce. A czy tak trochę, tak tylko może mi się wydaje, bo jest tak różnica się, temperatury. Tak, ale kurwa ty, teraz powiem ci, że czułem, że tak się spoczyłem. Spoko, myślałem, że będzie kurwa gorzej przepraszam, za ten przesinek. Myślałem, że będzie gorzej, ale zrobiłem to dla moich trenerów i przede wszystkim dla nich, no i dla siebie.
żeby była klasa zachowana. On dla Marcina Dubiela nie zrobiłeś tego? Dla Marcina nie, to wiesz, dla niego szybka regeneracja i wpierdol, nie? Najfajniejsze jest to? Ja grałem w poszałby. Tak? No. Tylko nie wiem, czy teraz trafię. Ale to już chuj. Jeszcze raz. Podejście pierwsze. Wytniesz to pierwsze podejście. Jak ja za pierwszym razem trafiłem? Let's go! Sami chcieliście to, co macie. A ty kupiłeś pay-per-view? Jak nie, to z mojego linku, nie? Dawaj, szybko wchodzisz na Instagram, wchodzisz w mój ten profil i kupujesz z mojego reflinku, nie? Chciałem dodać, następna walka w 7-7. No, a jestem, kurna, możliwością do tej wagi zejść spokojnie. Nie, to by było za wiele. Pinokio w akcji. Nogi też wytrzy. Ty nie wyglądasz na zmęczonego. Jeszcze wiesz, jeszcze daj radę, jest spoko. Potrzebuję tylko wody i kurwa trochę energii. A wody potrzebujesz, po co ci? Jest. W sensie to już zapisujemy? Tak, finito. O, no to kurwa elegancja. I no poczekaj. Oj, będę ucztował, kurwa. Nie, no wiem, kropluweczka, kurna, elektrolity i powolutku. Napisane, oczywiście, ale to będzie moja uczta tak właśnie. Jest to jest jak nic, moja uczta. Marcin, słuchaj, uwagę dla ciebie zrobiłem, powiedzmy, że dla ciebie, chociaż to nie dla ciebie, to dla moich trenerów zrobiłem, bo włożyli dużo pracy w to, żeby mnie przygotować. Także nie licz na to, że to mnie osłabi, bo ja się czuję bardzo dobrze, chociaż zrzuciłem 10 kg specjalnie dla tej walki. O kurde! 600 gram nie do wagi i ja pierdzielę, idę wpierdalać. Ja się kręcam, zajebiście. Teraz króweczki, wiadomo, woda kokosowa. Ewa? Zrobi, ale ja będę szybka, zwinna, nieuchwytna. Zrobi albo nie zrobi, nie wiem, wiesz? Nie wiem, ile ona tam miała do zrzucenia, ale z tego, co mówiła na wywiadach, że waży 64 kilo, to na tyle nie waży. Ona z 67 na pewno waży. Nie, 64 kilo to ja normalnie ważę. Podobno wczoraj mówiła, że kilogram jej został. Kilogram? No to dobrze. Dobra, dwójeczka i będzie. Dobra, nagracie mi, tak? Dobra. Smacznego. Dziękuję. Zrobiłam wagę, teraz czas na nawadnianie, na robienie masy. Na zdrówko. Nie mogę. No, wagi nie zrobiłem. 75-400 mi wyszło. Może ja zbyt za późno się za to zabrałem. Za dużo jadłem. Też miałem trochę problemów z głową. No ale no co, no, konsekwencji jeszcze nie znam. No, tyle ile mi się udało, bo jak się ważyliśmy wczoraj, to miałem 78. No to i tak mi się udało dzisiaj do 75-400 dobić. Tyle ile mogłem, tyle zrobiłem. Kolar niezadowolony. Będzie czuł bardziej ciosy. A mój przeciwnik też będzie niezadowolony, bo ja przytyłem jakieś 15 kilo i ważę sobie 90. Jak się dupę wozi Ferrari i się na nie szczygur, to wiesz. Nie ma jedno Ferrari się szczy. Idzie McGregor, chyba zwycięzca. Cześć Szymon. Cześć. Będę waszą walkę sędziową. Fajnie. Przyjdę oczywiście przed walką do szatni, porozmawiamy sobie, ale jeżeli chciałabyś teraz pogadać o zasadach, to jestem na miejscu. Filip, masz numer, nie? Tak. No zadzwonić się, możemy porozmawiać. Tak, to my zjemy i przyjdziemy. No bo jeszcze jestem tutaj, chwilę jeszcze muszę zaczekać, ale za jakieś jak pół godziny. Jak to jest z ucinaniem tej kurwy? Pogadamy. Dobra. Właśnie dmuchamy tarczę nasze na mediatrening. Ładujemy tarczę. Widziałeś kiedyś taką tarczę? Rakietę? Rakieta chuje, nie? Dobra. Będziemy latać na tym plancie dzisiaj. A ty będziesz tańczył dzisiaj też? No mordzie, ale ja całe życie będę tańczył. Tak o, będę leciał, nie? Nie no, w sobotę zatańczymy, nie? Alanek. Tak, tak go z próbami. Tak.
Nieprawda. Zawsze taki problem. 83... 884 kilo prawie. Nie jest tak źle. Jak się jeszcze naładuje, to ja na tą walkę, kurwa, wyjdę z 84. Chłopie. Będzie git. Mamy ważenie oficjalne, tak? A do tego czasu nic. O której mamy wyjazd? Na... O której mamy wyjazd? 16.30. Do tego czasu jesteśmy free. Tak. To ja idę sobie głowę poustawiać. Trzeba. Hala robi wrażenie, ale spodziewałem się, że jest większa. Oktagon bardzo fajny, fajne podłoże w oktagonie, bardzo przyjemne. Dużo miejsca, żebym uciekał przed Robertem Burnejką. No i co? Plan jest jakiś, ale głównie, żeby myśleć w tym oktagonie, bo może być różnie. No i czekam na tą obrotówkę Roberta. Zobaczymy, czy mu wejdzie. To koszuleczki, spodenki i zapraszam. Co by Tarzana zjeść? Niespodzianka, 90 kg zamiast 78. Listki, listki. Będę Ewą z raju. Nie pokażę wam całego. Chciałabym obejrzeć to po prostu ceremonię ważenia. Ale będą mnie tylko dzisiaj listki zasłaniać. Jak nie mają? Jedna jest. Dobra, co, idziemy? Tak. Dokładnie tak chodził McGregor po klatce. Widziałeś to? Buduję. Rozjebany łebiu do kurwy tej. Raz, 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 raz. Pas jest kurwa mój, wraca do fejmu. Bez szacunku jazda. Dzień dobry widzowie. Zapadnięte oczy doły. No jak, co jest? Cała Polska na ciebie patrzy, ty się w swetry zaplątałaś. Lepiej se w swetry niż w sidła toksyka. Nara. Dlatego nie oddzwaniam. Nie oddzwaniasz? Przecież wczoraj kazałeś mi się odblokować. A nie? Co jest z tobą? No, już siedzisz mi? Nie. Noga boli, co? Moja droga, ja sobie z nogą poradzę, ty sobie z dwiema nie poradzisz. Ty sobie z głową nie radzisz. Z własnym pętem i dziećmi. Wyszło, że mam o wiele niższą wagę niż powinienem mieć i muszę jeść. No a co najlepsze na jedzenie? To, z czego wszyscy mnie znają w tej edycji Kylie. Ja. Kiełbacha. Miam. Oficjalny media trening, później ważenie i jutro oczywiście wielkie, wspaniałe, potężne POTMZNE wydarzenie, czyli High League 3. Ogarniajcie highlife.tv lub dowolne reflinki waszych ulubionych influencerów, zawodników i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałbym, że bardzo jest stawiane na szybkość. Martens! Kurwa, nie zestresowany debil. Co tu, nie? Bo mnie trafia, kurwa, w tarcie! Nie, ja pierdolę! O! No to zastanawiam się, czy to nie jest wręcz taka drobna mistyfikacja. No powiem tak, mi się wydaje, że Tomek się tutaj bawi. Mocne cioci, bardzo mocne cioty. O, piękna obrona przed obaleniem. Kosakowski! O, opa! O, tutaj naprawdę jeden z takich pojedynków, na które... Co, będzie sekwento? Nie, nie będzie właśnie, bo się nie zgodzili, nie? Nie będzie? Nie. Przede wszystkim, czy nie drugie wiem, wyszło, zwycięstwo. To jak nie chcą, to nie chcą, nie? Tam zatańczyłby dalej, żeby zwariowali znowu, nie? To może po wygranej walce. Po wygranej walce będzie od razu. Wjeżdżam sobie na ten, kurwa, ring i walę taki salto do tyłu i człowieku den sekwento.
te kopnięcia bardzo mocne. No i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czy będzie próbowała bić się w stójce? Przejścia, przejścia, przejścia. I tak jest! Będzie duszonko. Dać wyluzować troszkę. Ale mi wyszło nastawienie bojowe. Ja bym nie, z moją głową dobra, jest... żebyś go tego dałem, żebyś nie przed, jutro. Dzisiaj spokój. No, wystrzelam się dzisiaj, jest krowy. Radujesz, wystrzelisz, a jutro jak kapeć. No. Dobrze, nieprzewidywalne. Dawaj, wejdźcie. Yeah. Już po samych oczach widzisz to szaleństwo, widzisz ten zew krwi. Ktoś krzyknął tutaj, że na Lil Masti to za mało. Przekonamy się, przekonamy się. Walory wizualne i dźwiękowe. No, trener Szyszka musi uważać, żeby nie wyłapać. To po co nawołujesz? A co ty pies, że przychodzisz? Tak, suka, biega, no ładnie. Więc chodź tu, do nogi. Arbuz. Nie wiem, Robert, czy pamiętasz, że obiecałeś jeszcze szpagat, ale jeszcze mamy marzenie. Będzie szpagat dzisiaj? Wiesz co, trochę zimno tutaj i nie jestem rozgrzany. Zostawię ten szpagat na jutro. No już widzimy, że pokaże troszkę więcej niż pokazał Robert. Krążą plotki, to chyba sam Robur je rozpuszcza, że on jest najmocniejszym zawodnikiem. Jeśli chodzi o MMA z całego, z całej ekipy hardkorowych koksów. Będzie wątróbka. Praca, partnerze. Do zobaczenia podczas ważenia, Robur. Dobry. Dzieje się, dzieje się, dzieje się. A wy oczywiście ogarniajcie pay-per-view. Ja wiem, że mówię jak starta płyta, ale to jest ten czas, jest taki nie czekajcie. Bardzo fajnie. Nie pozdawaj, zarzekaj. Nie. Gdyby nie kamery. Trzy kamery, no nie? Próbowałem. No. Coś tam się wystraszy, na pewno. Przewaga warunków fizycznych po stronie Alberto. Będzie wyższy, będzie lepszy zasięg. Nie, czy będzie w stanie utrzymać Marcina na dystans, czy będzie go punktował? Czy może będzie próbował czegoś bardziej wyszukanego, jak na przykład takie kolana? I opa! Co to za obalenie? Obalenie za plecy od przodu. Zmęczony. Ja go nie będę zabijał. Pan nie nagrywaj, pan tutaj. Skupienie, skupienie. Nawet ciebie nie widzi. No nawet cię nie widzi, widzisz? 75-400. Ktoś tu nie zrobił, tak? Coś tu spokojnie strasznie na tych face to face. Oj, ktoś tu próbuje się przepchać, ale walka na czele. Jak Eskimosi trochę na pewnym etapie. Ktoś krzyknął, zmiażdż mu oczodu normalnie. Nie wiem dlaczego akurat to, ale w porządku. Ktoś się ze mnie cały czas tak. Ktoś mnie cały czas atakuje, no? A ja odbijam piłeczkę. Pum, co by nie była po mojej stronie boiska. Strona nie była potrzebna face to face, a tutaj bez przerwy odciągają was. Co nie, no ja sobie stoję. Ktoś jest do mnie przyciągany cały czas. To taki magnetyzm chyba. Ja chyba działam jak magnes na wariatów. Nie wiem ile waży kiełbacha. Ale pokazuje 74,800. Chciałem tylko powiedzieć, że tutaj dla mojego rywala zabrakło jaj, więc jedna mam dla ciebie. No to mamy, po scenie, po mikrofonach, po kiełbie, po wszystkim. Doszło do lekkich, albo nawet mocniejszych przepychanek. Nawet dostałem tutaj jajkiem. Mam nadzieję, że mi to przynajmniej pójdzie dobrze na włosy, bo słyszałem, że rzutka to są dobre na włosy. No i chyba pierwszy raz w życiu poczułem taką złość do kogoś. Dla mnie to w sumie dobrze jest, bo przed walką jest to wskazane, tak sobie myślę, nie? Jeszcze bardziej będę mógł się jutro wyżywać, bo tak bym wyszedł, jak nie było takich jakichś negatywnych emocji, no to co? A tak, no to wydaje mi się, że przeciwnik właśnie chciał we mnie tą złość wyładować, żeby też było ciekawsze to starcie. No i mam nadzieję, że dzięki temu będzie. Ja słuchajcie, jak berety, wszystko jest pięknie, fajnie, jutro waleczka. Po prostu mojemu rywalowi brakuje jaj. Troszeczkę musiałem mu pomóc tym wszystkim. Ja przygotowywałem się półtora miesiąca na pełnej, na...
chcę pokazać najlepszego siebie. Bym czuł złość, jeżeli on by nie pokazał nic. Bo ja się naprawdę mega się mocno przygotowałem, więc mam nadzieję, że jutro będzie naprawdę mocna wymiana, że się krew poleje. Jestem na to gotowy. 61-400! Modliczka! Uju. Pytałeś, czy głos mi wysiada. Głos mi nie wysiada, ale serce trochę tak. Bo nie ja byłam Ewą. Było ciekawie. Ja wyszłam jako Ewa z raju. Przyniosłam kamieni narzeczonej szpilki, szampon do włosów, tak żeby urosły jej, bo wiem, że tam doczepia sobie jakieś włosy, więc mam nadzieję, że po tej walce nie będzie się za bardzo smuciła, tylko będzie się porządnie myła, ładnie pachniała i będą jej pięknie włosy rosły. 83-200. Pojwali sobie szota ze szczoków czy coś. Hej! Na co? Szota ze szczoków sobie wali, wyluzuj się stara. Jezus, ja zawodnikiem się boisz krytyki. Nie tak spierdolić nikomu jak to. To będę znęcać. Nad sobą się znęcać. Będziesz płakać. Zobaczymy. Udawany demon. Zobaczymy. Zajebiście się czuję, jak tak tłukła jutro. Zobaczy moją prawdziwą twarz. Dla mnie ta dziewczyna jest skończona po prostu. Jutro na gali wchodzę, zamykam jej mordę i po prostu kończę historię z tą dziwną osobą, która nosi cały czas maskę, udaje takiego demona, udaje taką szaloną. Ona nie zna szalonych osób i ja jej tą szaloną osobę pokażę. Ja jej pokażę w oktagonie, kurwa, gdzie jest jej miejsce. 111 kg. Panie i panowie, 111 kg. I przyszedł czas na jego przeciwnika, a byli Robert 90-400. 25 kg różnicy. Gdzie są stejki? Jest lipa, panie Pawłowski. A gdzie są precy moje? W Lidlu? Kurde, myślałem, że przyniesiesz parę. Dobrze, panowie, ja mam taką prośbę, to jest prośba prosto z czatu, a bądźcie dla siebie chociaż przez chwilę groźni. Ty dziku nie wariat. Tutaj jest ponad 200 kg wagi, a przysięgam, że mój 14-letni bratanek potrafi być bardziej agresywny grając w LOL, nie? To będzie na kamerze, jak ty mówisz, to tego nigdy nie ma, bo Ebe zawsze, bo to jest tak, że ja stoję i Ebe mówi tak. Słuchaj, co sądzisz, bo za spokojny był ten face to face i co sądzisz, więc ja chcę, żebyście wy wiedzieli, że on tak mówi, więc teraz moja opinia, więc uważam, że nie, że wystarczy taka atmosfera. Dlaczego? Ponieważ jest konflikt ideologiczny, jeden lubi precle, a drugi wołowinę je codziennie i po prostu tyle wystarczy. Zobaczycie, będzie dobrze jutro. Wczoraj zjadłem 15 presli, team precle, forever. 85 kg! Biel! 83-800! Ostatnia szansa na wymienienie paru słów. To już nie jest czas na słowa. Długie było. Wiesz, to ja będę mówił, kiedy my się odwracamy. I ja będę dawał tą nutę. Jak ja się odwróciłem, on poczuł ulgę. Widzisz, właśnie to jest dominacja. Powiem ci, że u mnie jest luz, kurwa, nie wiem, czy to wskazane, czy nie, ale ja mam luz, nie wiem. Po prostu wiem, co mam zrobić, kurwa, wchodzę, wykonuję plan. Wiesz, jakby, co ja będę się, kurwa, przejmował na zapas, nie? I tyle. Akcja. Mateusz Kaniowski, razem ze mną z Zusie, która była dzisiaj prowokowana, popychana i nie dała się. Tak, nie dałam się, oczywiście, że się nie dałam. Jak to się stało, że nie chciałaś oddać? A dlaczego miałabym? Jutro będę bić. Okej. Okay. Walić kontry. Ale nie kojarzy cię z tego, żeby ktoś cię popychał, bezkarnie kopał, a ty żebyś nic nie robiła? No zobacz, uczę się, nie? Cały czas progres do przodu. Dobra. Przeciwniczka chyba nie wytrzymała presji. Strasznie spięta była. Widziałeś to? Coś się zadziało tam niefajnego. Czyli to miało być sportowe wystąpienie, nie? Jak chyba się jest sportowcem, to od początku do końca. Czyli ty jesteś zadowolona z tego, że udało ci się ją wytrącić z równowagi po prostu? Nie. A
Psychologia dla Zuzi jest zawsze najważniejsza. Jakoś tak wyszło dzisiaj, nie? Ale będzie witał. No, będzie lepa. Nie ma lipa. Elegancko. Mówię, że jest dzień przed walką, więc to już jest moment, kiedy się powinno przestać żartować. Tylko już się powinno nastawić tak mentalnie pod to, że jutro się, że idzie się bić, prawda? Więc spoko. A wiesz, to była jednak mimo wszystko walka, no nie? Który się pierwszy obróci i który pierwszy odpuści. Ale nie odpuściła ani jeden. Tylko jedną walkę mam za sobą, więc ciężko mi się to jakoś wypowiedzieć. Ale na pewno się walczy łatwiej z kimś, kogo się nie darzy jakąś dużą sympatią. I nawet ciężko było mieć, nie wiem, sparring z Moniką, bo tak ciężko nam było sobie dać po twarzy. No i jak mieszkałyśmy ze sobą tyle czasu i miałyśmy taki bliski kontakt. Więc na pewno się łatwiej bije z kimś po prostu, kogo się albo przynajmniej nie zna do końca, albo ma się jakiś konflikt, nie?